Cześć, nazywam się Tomek Królikowski i zapraszam do Kuchni Pokoleń, gdzie pokażemy kuchnię tradycyjną w nowoczesnej odsłonie. Zapraszam! Witam Was bardzo serdecznie w specjalnym odcinku Telewizji Pokolenia, gdzie zajmiemy się karpiem. Będzie to bulion z karpia w stylu albo z twistem lekko orientalnym, bo użyjemy odrobinę sosu sojowego jasnego i ciemnego. Zabieram się do pracy. Na wstępie warzywa. Mam przygotowane obrane cebule, mam troszeczkę selera naciowego, którego nie wszyscy używają. Warto jest, żeby wykorzystując go na przykład do innych dań niż dzisiejsze, obrać go ze skórki, ponieważ ma taką łykowatą skórkę. Ja natomiast gotuję bulion, więc chciałbym go pokroić drobno, ale też po to, żeby cały aromat wszedł do bulionu, bo to bulion to jest ten klucz dzisiejszego dania. Więc mam marchewkę, mam selery, mam pietruszkę, mam odrobinę imbiru, który też nada takiej ekstra nuty orientalnej. No to co, zabieram się za siekanie. Oprócz cebuli wszystko będzie posiekane w drobne cząsteczki. Na samym wstępie mój bulion zaczynam przede wszystkim od tego, że podsmażam delikatnie warzywa, którym nadać chcę taką lekko bursztynową, złotą barwę, ponieważ to dokładnie pomoże mi, aby mój bulion był piękny kolorowy. Cebuli nie kroję w drobne kawałki, ale wrzucam na rozgrzany olej. Tu mogłoby jeszcze chwilę to poczekać, ale możemy sobie smażyć to na oleju bez problemu. Jeżeli lubicie dużo cebuli, ja uwielbiam, ponieważ jest fajna i słodka, dodaję nawet całą jedną. Następnie drobno posiekany seler leci do zupy, leci do bulionu. Jak kroję swoje warzywa, wykorzystując czy tasak, czy nóż, mogę Wam sprzedać taki szybki patent, mianowicie jak kroicie, bardzo ważne jest, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby pracować czy tasakiem, czy nożem po zewnętrznej części palców, a paznokcie lekko zawijam pod spód, co będzie gwarantowało nam naprawdę bezpieczeństwo. I tutaj kolejny mój patent na tasak, on zawsze po prostu pomaga mi w pracy, tak jak dzisiaj. Ma szerokie ostrze, co powoduje, że naprawdę ta praca jest bardzo, bardzo, bardzo łatwa. Podobnie z pietruszką i podobnie z marchewką. Kroję naprawdę jak najcieniej się da plasterki. Mam jeszcze do pokrojenia seler, mam jeszcze do pokrojenia imbir, ale imbir wleci na samym końcu. Patrzcie, i cieniutko, i nie śpieszymy się. A jak Wam dobrze idzie, to możecie sobie nawet kamerę popatrzeć, a krojenie robi się samo, prawda? Oczywiście nie będę Was do tego namawiał, próbujcie, jeżeli jesteście na wysokim poziomie krojenia i nie boicie się tego, możecie robić, nie patrzeć koniecznie na palce zawsze, tak jak ja to robię od ponad 20 lat, więc mi jest trochę łatwiej. Tak więc jak czujecie się pewni, śmiało działajcie, jak potrzebujecie trochę treningu, to poproszę, żebyście się zajęli trochę treningu. A ja dalej skaczę na seler i teraz tak, seler, i będzie prawie to. Cebulka nam się rumieni dość wolno, ale to też o to chodzi. Nie śpieszymy się. Niech powstanie fajny, aromatyczny bulion. Ja jeszcze sobie tutaj podkręcę troszeczkę nasz power. Dobra. I jeszcze kawałek, i jeszcze kawałek, i jeszcze kawałek. I będzie dobrze. Zaczyna się smażyć. Ja dodaję teraz moje warzywa. Czyli wszystkie pietruszki, marchewki, seler naciowy i to wszystko, co pokroiliśmy, wpada do rondla. Jest tam oczywiście odrobina oleju rzepakowego. Wybrałem rzepakowy i często wykorzystuję rzepakowy w swoim gotowaniu. Z racji tego, że po prostu ma wysoki punkt dymienia, co oznacza, że mi się tak szybko nie przypali. A dania będą cały czas smakowite. Wracam do imbiru. Już wcześniej pokazywałem, jak go obierać. Zawsze obieram przy pomocy łyżeczki i tak też robię dzisiaj. Łyżka to fajny patent, ponieważ mogę sobie też obrać wszystkie zakamarki imbiru, a wiecie, jak to z imbirem jest. Druga sprawa jest taka, że mogę sobie obrać tylko tyle, ile potrzebuję, a reszta odkrojona wędruje znowu do lodówki i czeka na kolejny dan. Patrzcie, cieniutkie plasterki imbiru wskakują również do bulionu. I teraz uwaga, ważna rzecz, mam nadzieję, że robicie podobnie. Ja na przykład przygotowując bulion zawsze podsmażam warzywa, a później zalewam zimną wodą, żeby to zimna woda mogła wypłukać te wszystkie fajne walory, przede wszystkim smak, przede wszystkim aromat, no i witaminy, które tam są. Niech wypłuka, niech wypłucze. No i co? I będziemy mogli się po prostu cieszyć naprawdę fantastyczną, szybką zupą. Zupa z karpiem, to znaczy, że musimy się zająć karpiem.
niech to sobie mruga, niech się koloruje. Kiedy się lekko zezłoci, dodam wodę, dodam jeszcze oprócz tego troszeczkę sosu sojowego, jasnego i ciemnego, a na samym końcu to prawie już wedle uznania. Możecie zawsze wrzucić tam dodatkowo chili, możecie wrzucić cukier, możecie wrzucić cokolwiek Wam w głowie gra. Po prostu zróbcie to na swojego smaku. Imbir, skończyłem z imbirem, zaraz to posprzątam. Mam tutaj króla, królową, mam karpia, więc zajmijmy się karpiem. Co zrobiłem? Na wstępie oczyściłem. Do bulionu wskoczy później głowa karpia, która jest oczyszczona absolutnie, ponieważ nie ma skrzeli, nie ma oczu, które wpływają naprawdę na smak i na wygląd bulionu. Mam też wypatroszonego, naprawdę solidnego, fajnego karpia. Polecam takie karpie, które ważą mniej więcej 1,8 kg do 2 kg wzwyż, ale nie więcej niż powiedzmy 4-5 kg. To są takie idealnie dla mnie, idealne ryby, które i wylądują w smażonym daniu, i wylądują też w zupie, mogą być serwane, gotowane, smażone, gotowane, pieczone i tak dalej. Jedną rzecz muszę powiedzieć od razu. Rybę ułożyłem sobie na ściereczce, dlatego że ryba mi się nie będzie ślizgać. To też jest bardzo, bardzo bezpieczny tip, ponieważ na desce on może naprawdę nam odpłynąć, ale może też się smyknąć gdzieś. Człowiek może sobie przeciąć palca i tyle. A tak dbamy o siebie, no i co? Działamy bezpiecznie. Więc mam wypatroszoną rybę i teraz znowu swoim tasakiem, niekoniecznie to musi być tasak oczywiście, będę to cały czas podkreślał, ale tasak mi się przyda już tyle razy, że zagościł w moim gotowaniu. Nacinam sobie fileta ryby tak naprawdę przy kręgosłupie i ciągnę nożem na dół dalej, uważając oczywiście też, żeby nie nakroić, nie naciąć sobie ścierki. I teraz tak, patrzcie, otwieram rybę, to kręgosłup prowadzi mnie i prowadzi mój nóż, tak żeby mógł w fajny sposób to wyciąć. Azjaci nazywają to taki tak zwany, nie tylko Azjaci, ale nazywany jest ten rodzaj cięcia, tak zwany butterfly, czyli po prostu motyl. Oprócz tego Azjaci robią jeszcze jeden fajny patent, mianowicie nacinają rybę taką po wyfiletowaniu w krateczkę, nazywają to wiewiórko, to taki fajny, śmieszny akcent. Nacina się to w tą stronę i w drugą. Oni to oczywiście robią maczając rybę w mące i smażąc w tego głębokim tłuszczu. My dzisiaj również będziemy smażyć, natomiast nie będziemy się bawić w żadną wiewiórkę, bo to ma być też proste i szybkie danie. Dobra, więc teraz już na desce. Nacięta, lekkie uderzenie. Ach, pewnie, że tak. Czasami trochę hałasu musi być. Dobra. I teraz tak. Odcinamy sobie płetwy zewnętrzne. Ja sobie to zrobię tak najbardziej estetycznie, jak się da. Nie chciałbym oczywiście usuwać jak najwięcej mięsa ryby, więc spróbuję tutaj zaoszczędzić, ile się da. Sprawdzam, czy gdzieś tam mi coś nie zostało, jakieś ości. Następnie tą wewnętrzną część, również brzuszną, również odcinam sobie ości. Natomiast i tutaj kolejna fajna rzecz, mianowicie karpia można w bardzo łatwy sposób wyfiletować, ponieważ jego brzuszne ości są bardzo, bardzo duże i z tego powodu łatwo zauważalne i z tego powodu tą robotę można po prostu zrobić w dość prosty sposób i szybki oczywiście. Patrzcie, wycinam sobie, wyczyszczę tą estetykę, zrobić trzeba również. Te ości z tą tkanką, które zostały, swobodnie mogą powędrować do naszego bulionu. Zresztą widzę, że warzywa się zaczynają złocić. Jeszcze chwila uzupełniam wodą i dorzucę właśnie i głowę, i te elementy, które mi zostały, bo chciałbym się skupić na czystym filecie, a to właśnie tutaj. Co możemy jeszcze zrobić? Poprawić estetykę w taki sposób, że wytrymować albo może wyciąć, wyrównać w taki sposób, aby po smażeniu też nasza ryba, bo to ryba będzie serwowana w bulionie, fajnie wyglądała, apetycznie przede wszystkim, a być może kogoś zaskoczycie. Ja od razu postaram się wyciąć kilka porcji, biorąc też pod uwagę to, jaką mam zastawę, więc jeżeli macie takiej średniej wielkości talerze, no to potnijcie sobie rybę w takiej średniej wielkości cząstki. Ja sobie tutaj jeszcze odetnę ogon, który małe cząstki ma. Słuchajcie, karp pokrojony to dobry moment na to, żeby zgrać się z bulionem, który właśnie zaczyna porządnie się tam dziać. Więc zróbmy może tak, lekko zamieszam warzywa, które siedzą w rondlu. Lekko się zarumieniły, to bardzo dobrze, ale z rumienieniem się bardzo nie martwię, ponieważ mój sos sojowy jasny albo ciemny też zrobi dzisiaj robotę. Dolewam teraz dość dużo zimnej wody. Będzie troszeczkę hałasu, ale to tylko na chwilę. Już skończę.
Dobra, i teraz tak. Wlewamy sobie około litr zimnej wody. Następnie wszystkie elementy, o których wspomniałem wcześniej, czyli głowa karpia leci też do zimnej, to właśnie zimna woda wypłucze to, co w karpiu najlepsze, tą esencję. A wiadomo, że łeb karpia to tej esencji zawiera bardzo dużo. Do tego dodamy może nie te tłuste powięzi, ale ten element, który zawiera ości brzuszne. To sobie zostawimy może na zagospodarowanie czegoś innego. Co zrobimy dalej? Jedno, drugie, trzecie. Aha, odrobina sosu sojowego jasnego i ciemnego. I teraz tak, nie dodawałem soli, dlatego dodaję tutaj odrobinę sosu jasnego sojowego. On zrobi nam też kolor, ale to już mówiłem. To jest jeden. I kruśniemy sobie odrobinę sosu sojowego jasnego. Zakręcimy w rondlu, słuchajcie. I teraz musimy po prostu tylko i wyłącznie grzecznie poczekać, ponieważ na dobre trzeba poczekać. Dobra, co się dzieje? Mam przygotowaną rybę, więc to jest moment na to, żeby delikatnie sobie ogarnąć stanowisko pracy, ale też zastanowić się, co robimy dalej. My musimy karpia usmażyć. Dla tych, którzy na przykład nie lubią skóry karpia, pokazuję patent, w którym możecie sobie to bardzo szybko posprzątać. Bierzemy sobie kawałek fileta. Zaczynając od tej strony cieńszej, nacinamy sobie ładnie nożem, docinamy do skóry i teraz to właśnie skóra prowadzi nas i pozwala nam oddzielić właśnie od struktury mięsa. I kroimy dalej. I ciągniemy ten nóż ładnie po skórze, od wewnętrznej strony. Patrzcie, jaki idealny sposób i jakże prosty. Co się dzieje? Tak usunięta skóra z karpia. Skóra może wylądować tak naprawdę nawet w bulionie, to nie jest żaden problem. Tak wyfiletowane filety, dzwonki, elementy karpia mogą być teraz doprawione delikatnie solą, pieprzem, może jakimiś ziołami. Ja na przykład uwielbiam zioła prowansalskie. Natomiast z racji tego, że robimy bulion w stylu orientalnym, może zostawmy po prostu samą sól i pieprz, tak klasycznie. Więc ja rozgrzewam patelnię, będę smażył karpie na oleju, na złoto z obu stron. No i będziemy się przygotować do serwowania. Bulion wolno mruga. Warzywa są tak naprawdę w połowie gotowe, ponieważ takie lekko jeszcze chrupią. Ja rozgrzewam patelnię. Patelnia jest praktycznie na maksa rozgrzana. Wlewam sobie olej, smażę mojego karpia. Filety będą się smażyć mniej więcej 7 minut, czyli 3,5 minuty z każdej strony i gotowe. Smażymy. Pamiętajcie o tym, żeby było bezpiecznie, smażymy kładąc rybę albo cokolwiek smażycie od siebie, czyli układam to syknięcie, to jest dobry sygnał i pięknie płynie sobie rybka w tamtą stronę. Smażenie będzie się odbywało mniej więcej 7 minut, czyli po jakieś 3,5 minuty z każdej strony przewracamy, smażymy na złoto. Szczypta soli i pieprzu poleci na każdy filet, nie za dużo, nie za mało, niech tam delikatny, subtelny element soli jest. Jestem gotowy, żeby zaserwować rybę, ale potrzebuję talerz. Dzięki. Składamy zupę, moi drodzy. Zaczynam wbrew pozorom od tego płynnego elementu, czyli zalewam sobie bulion. Bulion koniecznie z kawałkami warzyw. Wolno się gotowały, nie straciły koloru, są piękne, chrupiące. Bulion piękny, aromatyczny. Bulion gotowy. A my się zabieramy za rybę. Ryba prosto z patelni, chrupiąca, złociutka. Wędruje do naszego bulionu, patrzcie. I raz. I drugi kawałek. I może dajmy jeszcze jeden dla spragnionego. Może mi się nie rozpadnie. Proszę bardzo. Siak. A do tego dorzucam odrobinę świeżych ziół. Może to być kolendra, może to być natka pietruszki. I taki wspaniały bulion z nutą orientalną, z takim twistem orientalnym. Do tego smażony karp, świeże warzywa, świeże zioła. Mam nadzieję, że to jest coś, co polubicie, co zagości na waszych stołach, szczególnie na stole wigilijnym. Życzę wam, kochani, smacznych świąt. Widzimy się niebawem, po prostu. Widzimy się niebawem.